Ja się pokażę. Cześć dzieciaki, nazywam się Adam Jurkiewicz. Jestem wolontariuszem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Nasza fundacja zajmuje się tym, że promujemy wolne i otwarte oprogramowanie. Dlatego jestem tutaj u Was, żeby Wam parę rzeczy pokazywać, żebyście się czegoś nowego może dowiedzieli. No i tak, żebyście w ogóle fajnie, mile spędzili sobie godzinę przed feriami, bo jak wiemy, za chwilę idziecie do domu i już będzie wolność, tak, przez 2 tygodnie. Słuchajcie, mam pytanie, takie pierwsze, podstawowe. Czy ktoś z Was spotkał się z takim w ogóle terminem? Wolne i otwarte oprogramowanie. Nie. Dobrze, dobrze, słuchajcie, każda odpowiedź jest dobra. A mam pytanie, kto z Was ma komputer? Tak? Ja mam też, ja mam nie też. Nie masz? Co? Agata. Nie masz komputera? Agata nie ma. Super, dobrze. Mam teraz pytanie, kto z Was w domu ma internet? Rewelacja. Słuchajcie, a kto przegląda sieć www? No super, świetnie. Teraz najbardziej, najbardziej podchwytliwe pytanie. Kto z Was wie, co to jest przeglądarka internetowa? No, to już jest tak. Tak. Kto wie, co to jest przeglądarka internetowa? On podobno. Dobrze, słuchajcie, a mam pytanie. A kto z Was zna coś takiego, co się nazywa Firefox? I to jest od razu w moim komputerze. Super. Świetnie. Ja mam Opera też. Ale mam Chroma. Ja też mam Chroma. I Opera mam. I Opera mam, i Chroma mam, i Firefoxa mam. Po co mnie tyle? Po to, że część rzeczy robię pod Firefoxem, część rzeczy robię pod Chromem, a część rzeczy robię pod Operą. YouTube'a mam pan. Mam YouTube'a, tak, włączonego. Mam również parę innych rzeczy włączonych. Słuchajcie, więc powiem Wam jedną ciekawą rzecz. Mozilla Firefox, którą wszyscy znacie i wszyscy używacie, jest wolnym i otwartym oprogramowaniem. Tak? A teraz pytanie... A jeszcze 3 minuty temu nie wiedzieliście, tak jest. A dlaczego jest wolne i otwarte? Otóż dlatego, że każdy może sobie za darmo pobrać ją z internetu, za darmo używać, używać do dowolnego celu, może ją również skopiować, dać swojemu znajomemu, on również może ją używać dowolnie, on również może ją skopiować i dać swojej koleżance. Ta koleżanka może zrobić 50 tysięcy kopii i rozdać 50 tysiącom ludzi na całej ziemi i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wolne i otwarte oprogramowanie to jest to właśnie, że każdy może używać, dawać i jest to prawne, dozwolone, poprawne i w ogóle moim zdaniem fajne, że tak można robić. Powiem tak, być może niejedno z Was korzysta sobie z Wikipedii do różnych zadań domowych. Ja nie. Słuchajcie, mój starszy syn, który kiedyś chodził tutaj do tej szkoły, a teraz chodzi trochę dalej, bo chodzi do technikum lotniczego już i uczy się na mechanika samolotów, to używa... No, chciałby latać, ale mama mu nie bardzo chciałaby na to pozwolić. Używa dosyć dużo Wikipedii. Ja również czasami używam Wikipedii, kiedy chcę się czegoś dowiedzieć. Otóż, słuchajcie, Wikipedia nie powstałaby właśnie, gdyby nie wolne i otwarte oprogramowanie. Dlatego, że część ludzi na świecie zebrała się i stwierdzili tak, słuchajcie, właściwie to przydałoby się coś, co pomoże innym mieć jakąś wiedzę, więc zrobimy sobie taką Wikipedię. I napisali takie oprogramowanie, które pozwala na to, że ta Wikipedia jest widoczna. Że można sobie tam zajrzeć i że inni mogą tam dodawać swoje treści, mogą coś dodać od siebie, napisać. Na przykład jeśli ja znam się dobrze na komputerach, mogę tam opisać coś o komputerze. Nie, proszę Was, nie, bo się naprawdę tam... A poza to ja tam na tym pracuję także, więc błagam nie niszczcie mi mojego narzędzia pracy. Także jeśli chodzi o Wikipedię, to wielu z Was może korzystać. Pana wiadomości. I dobrze, słuchajcie, to jest kolejna rzecz ciekawa, którą mogę Wam pokazać. Mianowicie tylko muszę sobie znaleźć gdzieś myszkę tutaj na tym ekranie.
jest sobie coś takiego, co się nazywa Friendico. To jest... Nie znam. Nie znacie, tak jest. To jest również wolne i otwarte oprogramowanie. To jest dostępne przez internet, oczywiście tylko i wyłącznie w internecie. To jest taki portal społecznościowy, gdzie każdy może mieć swoje konto. I jest to portal, za którym nie stoi żaden korporacja. Ale coś odpadło. Za którym nie stoi żadna korporacja wielka amerykańska, żeby mieć konto, nie trzeba pozwalać tej korporacji korzystać z wszystkiego, co my mówimy, które jest całkowicie wolne i otwarte. Może kiedyś, jak będziecie starsi, będziecie chcieli sobie mieć w takiej sieci konto i rozmawiać. Ja mam tam kolegów, którzy są, no to jest po niemiecku akurat, bo ten kolega jest z Niemiec. Zresztą w tej sieci jest bardzo dużo Niemców akurat, ponieważ jest to tam dosyć mocno rozpowszechnione. Ale jest. Słuchajcie, dobra, wracając do naszego wolnego, otwartego oprogramowania. Otóż przede wszystkim to, co widzicie tutaj na ekranie, to jest cały system operacyjny, który jest wolny i otwarty. To, że ja sobie używam tutaj, mogę używać myszki, mam ikonki, mam różnego rodzaju programy. Ja mam 3D program. Tak, to mogę to robić za darmo, mogę to robić wolnościowo, czyli mogę robić co chcę z tym, nikt mnie nie ogranicza w żaden sposób. Na przykład są programy graficzne, które mówią w swojej licencji. Jeśli narysujesz obrazek używając mnie, czyli tego programu graficznego, to jest ok, ale swój obrazek musisz umieścić na moim serwerze w Stanach Zjednoczonych, w mojej firmie i ja, czyli firma, która wyprodukowała ten program, mogę ten obrazek dowolnie sprzedać, a ty nie będziesz miał z tego ani złotówki. Pomyślcie, czy chcielibyście, aby wytwór waszej pracy ktoś inny mógł sprzedać, nawet wam o tym nie powiedzieć i robić to bez waszej wiedzy i zgody. Bo co innego, kiedy wy się zgadzacie. Inaczej jest wtedy, kiedy na przykład tworzycie coś ciekawego, udostępniacie to w internecie i piszecie tam dużymi literkami. Słuchajcie, każdy kto chce może tego używać, każdy kto chce niech sobie to pobiera, niech sobie tego używa, niech to rozwija. W ten sposób działa właśnie wolne i otwarte oprogramowanie. To jest system operacyjny, to co tu widać, to wszystko. Tutaj jest system operacyjny. To jest system operacyjny, który się nazywa Linux. No właśnie, Linux. Ja i wygląda inaczej? Jak wygląda? Nie miał tego takiego paseczka. Aha, okej. Okay. A co miał? Nic. Nic nie miał? No nie, dobrze, dobrze, może nic nie miał. Ten pasek na górze był na dole. Aha. Miał inne w ogóle ikonki. Aha, okej. Okay. No i wyglądał trochę inaczej, prawda? Otóż słuchajcie, właśnie to jest bardzo duża zaleta Linuxa, to co mówisz. Ponieważ każdy Linux może wyglądać inaczej. Może wyglądać tak, jak jego użytkownik chciałby, aby on wyglądał. Słuchajcie, czy to nie jest fajne, że na przykład mając własny samochód, można go raz na tydzień przemalować i to za darmo? Słuchajcie. A mój wujek ma nawet razy Linuxa i on na komputerze ma Windowsa. Tak jest, też tak można. Bardzo dobrze, tak, ja też mam na jednym pendrive Linuxa i jeśli na przykład potrzebuję gdzieś jakiś komputer naprawić, to używam do tego celu Linuxa. Pokażę wam coś, słuchajcie. Bo widzę, że jesteście bardzo, bardzo rozgarnięci i w ogóle super. Tak jest, słuchajcie. Tutaj mam na przykład Linuxa na płycie. Mogę pożyczyć. Słuchajcie, to jest wolne i otwarte oprogramowanie, więc mogę je wam dać, tak? A wy możecie zrobić kopię tego i dać koledze, koleżance. Kolega, koleżanka może zrobić kopię tego i dać kolejnej koledze i koleżance. I ja, robiąc to tutaj, wkładając moją pracę w przygotowanie tej płytki, mówię wszystkim, słuchajcie, bierzcie, używajcie tego. Co więcej, jeśli dołożycie coś do tego swojego, możecie to również dać dalej. Tak? Możecie to przekazać, przekazać tą swoją pracę i inni też mogą na tym skorzystać. Dlaczego? Ponieważ bardzo ważne jest, żeby wszyscy mogli korzystać i żeby świat w ten sposób szedł naprzód. Po prostu. Bo co to za problem, że coś jest, a ktoś mówi, słuchajcie, nie możecie tego wziąć, tak? Albo musicie zapłacić nam 100 000 zł, żeby łaskawie wziąć to do ręki lub używać.
Nie ma co. Dobre jest, kiedy można to zrobić za darmo. Słuchajcie, mam propozycję. Jeżeli nauczyciele się zgodzą, to chciałbym teraz zrobić taki mały eksperyment. Kto chciałby zrobić eksperyment? Ja! Słuchajcie, no ale płyta jest jedna. To mi więc dam dziewczynie. Dziewczynie dam, bo dziewczyny, dziewczyny są lepsze w technologii od chłopaków. Tak. Proszę bardzo. Proszę pana. Dobrze, to ty, dobrze, to ty zrobisz zaraz drugi eksperyment. Tak! Ja chcę trzeci. No, trzeci będzie później. Słuchajcie, drugi eksperyment wygląda tak. To jest płyta, żeby było ciekawiej, słuchajcie, powiem to. Płyta z gazety, kupiona z gazetą. I ta gazeta wypuściła płytę i napisała tutaj, przeczytajcie, co tu jest napisane. Płyta ratunkowa. Tak, i co dalej? Ratowanie danych, odzyskiwanie skanowanych plików, naprawa systemu Windows, testowanie pamięci, badanie dysku twardego, programy przydatne w sytuacji awaryjnej. Tak jest, bardzo dobrze. I teraz słuchajcie, jeśli Państwo nauczyciele się zgodzą, to mam propozycję. Dwa komputery, gdybyśmy wyłączyli z prądu, włożyli płyty do napędów i uruchomili je z tych płyt. Nic nie instalujemy na dyskach twardych, systemy uruchomią się z płyt, a później będzie można je wyjąć i po prostu wyłączyć. Spróbujemy. No czemu nasz? Fajnie, dzięki. Hej! Idziecie mieć w ogóle! Ale po co zabrać Linuxa dla mnie? Słucham? Linuxa dla mnie. Proszę bardzo, będziecie mogli sobie zabrać tamtą płytę, nie ma problemu, zrobić sobie jej kopię. No jest, no ja w ogóle nie ostałem. Zaraz, nie mogę z tobą. Aaa! No to dostaniesz... Dostaniesz... Windowsa. Nie, Windowsa nie mogę dać. Mogę dać kolejnego Linuxa. Ale możecie zawsze poprosić pana, żeby wam ewentualnie zrobił kopię. Możemy spróbować tutaj na tym komputerze. Słuchajcie, dobra. Dziewczyna... Nie da się włożyć płyty. No właśnie. Ubuntu, Smart problem. Nie da się włożyć tam komputer. No bo trzeba go włączyć, wtedy wcisnąć pstryczek. No dawaj, leć, leć. Leć, raz. A wy też, chłopak, a wy też, no druga płyta, drugi komputer. Jest, to jest, to się nazywa szkolny remix Ubuntu, specjalnie dla dzieci w szkołach i dla nauczycieli, zrobiony przez Agnę. A, no tak, no to ten, przyznam się szczerze, nie pamiętam jak się nazywa. To jest wersja 12.04, najnowsza z długim wsparciem, ale nie wiem jak ona się nazywa. A w międzyczasie, słuchajcie, puszczę wam coś. Nagrywało się dalej, bo zobaczymy konkurs. Ale mam prośbę, siadajcie tutaj, dobra? Ja sobie, nawet nie tak, ale nie, wy tutaj, przepraszam bardzo, bo ja staję tutaj. Nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Słuchajcie, pytanie do dziewczyn. Wymyślcie mi teraz jakieś niezbyt małe miasto w Polsce, które lubicie. Ale nie takie malutkie, tylko może nie takie duże jak Warszawa, ale coś na poziomie to było pytanie, chyba że chcesz być dziewczyną. Tak? Słuchajcie, pytanie właśnie, żebyście wymyśliły na jakieś miasto, nie wiem. Chłopaki, proszę. Lubin! Jak? Lubin. Dobra, uwaga. Ciao. Staramy się napisać L, U, B, L, I, N. O, i nawet jakiś Lublin nam tutaj na tej liście poniżej jest. Wyszukał, tak? Tak. O, w tej Polsce, proszę pana. Okay. Ale tam ja nic nie widzę, bo mam problem. No i masz problem. No dobra, to ty sobie patrz bliżej tutaj. Dobra. Chodź, nie ruszaj. Tylko mam prośbę, po prostu nie ruszajcie mi laptopa, żeby się nie... Tak. Słuchajcie, i teraz tak, mamy naszą kulę ziemską i widzimy, że ten Lublin nawet gdzieś tutaj już nam jest. Tak? Teraz słuchajcie, to możemy sobie zrobić taki mały manewr. Zobaczcie. Zaczniemy powiększać. Co my tu widzimy? Widzimy, że Lublin jest troszeczkę na niebiesko. Co prawda nie przypomina to specjalnie kuli ziemskiej, ten niebieski i żółty, ale jest to z pewnego powodu. Otóż jest to z takiego powodu,
że ta mapa ma możliwości wyświetlania różnych rzeczy. Między innymi możemy sobie zrobić tak, że ja sobie tutaj teraz spróbuję myszką dojechać. O, i w tej chwili widzimy rozkład temperatur w grudniu. Dlatego jest niebieskie i żółte. Ale możemy sobie również spróbować wyświetlić widok z satelity. O! I wtedy już nagle widzimy to tak, jak widzi to satelita z wysoka, tak? No to możemy sobie teraz wrócić do naszej nawigacji i próbować troszkę powiększyć. Tak jest, powiększyć na maksa. No to chwilę trwa, ponieważ on z internetu na bieżąco stara się dociągnąć trochę zdjęć i różnych rzeczy. Ale spróbujemy sobie tutaj nam ten max pokazać. No to rewelacyjny ten max to nie będzie oczywiście, ale jest. Teraz słuchajcie, co wam chcę pokazać tam? Dalej chcę wam pokazać taką rzecz, że odsunę się troszkę z tym widokiem i przełączę widok na OpenStreetMap. I wrócimy do naszej nawigacji. Zobaczycie, że zaczyna nam się pojawiać już dosyć dokładna mapa tego Lublina. Tak? I teraz słuchajcie. Mam pytanie do męskiej części. Czy używaliście kiedyś map Google'a? Tak. Super. A mam teraz pytanie. Czy kiedykolwiek, którąkolwiek z map Google'a wydrukowaliście na papier? Nie. Tak. No to dla tych, którzy odpowiedzieli tak, mam bardzo nieprzyjemną wiadomość. Otóż złamaliście postanowienia licencyjne firmy Google, ponieważ firma Google nie pozwala drukować na papierze swoich map. Ale to to ja rozumiem. Otóż słuchajcie, wiem i wiem, to bardzo często tak jest, że ludzie bardzo często używają różnych rzeczy, ale nie czytają warunków, jakie umowy, licencji, tak. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, nauczcie... 300 stron. Słuchajcie, ale nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Niestety. No to przeczytasz 300 stron. Trzeba czytać. Dlatego ja pracując, nawet nie pracując, bo działając wolontariacko, czyli za darmo i z potrzeby serca w fundacji, pokazuję wam rzeczy, które, jak na przykład te OpenStreetMap, wolno drukować, wolno używać bez jakichkolwiek ograniczeń. To jest bardzo ważne. Wolne i otwarte oprogramowanie i wolne i otwarte dane pozwalają nam w dowolny sposób korzystać z całego dobrodziejstwa tego, które mamy. Więc taką mapę tutaj możemy sobie wydrukować, możemy ją umieścić na naszej stronie internetowej, możemy ją dowolnie robić. A teraz... powiększyć na maksa? Powiększyć na maksa. Dobra, słuchajcie. Ciao. Powiększamy na maksa. Zobaczymy, co tu będzie w powiększeniu na maksa. Jasne. Będą pokazane budynki. Tak. O, 22! Są całe budynki, możemy sobie tą mapkę przesuwać, patrzeć, o, nawet... Tutaj bank się załapał na darmową reklamę. Stacja Shell też się załapała na darmową reklamę. Tak? I tak możemy sobie to przewidzieć. Ale czego, proszę pana? Tak? To S, a dobra, już nie ma. Bo takie, bo S w Solidarności było na niebiesko. Wiesz co? Nie wiem, dlaczego było na niebiesko. W każdym razie to można sobie dowolnie używać. A teraz, słuchajcie, zadam wam zaraz ja zagadkę. No dam pan najpierw. Najpierw odszukamy war... Szawa. Warami. W Chinach. Słuchajcie, Warszawę znalazło nam. Zobaczcie, ile Warszaw gdzieś na wreszcie mało. Jeszcze mało. Warszawa Polska. Może trochę więcej tych Warszaw nawet gdzieś tutaj. O, zobaczcie, ile tych Warszaw tu mamy. Wow. O ja. W Europie są aż 4. Tak?
ale myślę, że my się skupimy nad naszą Warszawą. Naszą Warszawą. Tak, daj. Jest! Polecimy sobie tutaj. Ale ciekawe, czy znajdzie moją ulicę. A jaka jest twoja ulica? Zeusa. Zeusa. To ona nie musi znaleźć, bo ja znajdę Zeusa, bo ja wiem, gdzie jest Zeusa. A skąd pan to wie? Bo na Hery kiedyś bywałem dosyć często, więc Zeusa będzie obok Hery na pewno. Tak, bo to jest. No, widzisz. Słuchaj, dlaczego ja to wiem? Dlatego, że mieszkam dwa bloki obok. A gdzie pan mieszka? A no niedaleko. Pójdziesz na pan ci Linuxa. Słuchajcie, co ja chcę wam pokazać? Otóż ja wam chcę pokazać tutaj taki budynek. Orli gniazd, o, nasza szkoła! Zobaczcie. Tak jest. I teraz słuchajcie. Bardzo ważna rzecz. Zauważcie, że szkoła ma tutaj budynek główny, tak? Tutaj co jest w tym miejscu? Boisko. Nie. Boisko to jest. Sala. Boisko to jest tu. Co? Sala. Sala gimnastyczna, tak jest. Słuchajcie, a co tu jest? Jest sala gimnastyczna jest połączona z. No właśnie, źle, nie? Nie połączone, nie połączyli. Kurczę, błąd. Trzeba by naprawić, prawda? Chce się naprawić? Tak. To zaraz będziemy naprawiać. Tak. Słuchajcie, to jest jedna z największych wolności, jakie daje wolne i otwarte oprogramowanie. Można je modyfikować, czyli zmieniać, a więc również poprawiać, jeśli ktoś zrobi coś źle. A później można wyniki swojej pracy udostępnić w internecie. Proszę pana, a co to jest to spokoroko? A spokoroko to jest przecież. To jest przecież tutaj sklepik nie da. Też trzeba naprawić, bo już go nie ma. Bo już go nie ma? Tak. Dobrze, zaraz będziemy naprawiać. Słuchajcie. Ja tu mieszkam niedaleko, widzę. Słuchajcie. Na ekranie. Pokażę wam coś, co właśnie daje wolne i otwarte oprogramowanie, tylko pozwólcie, że to znajdę, dobrze? Ja mam trochę tych programów różnych tutaj. A dlaczego pan ma Steama? Dlaczego mam Steama? Bo lubię sobie pobrać. I mimo, że nie jest wolny i otwarty, to można go używać pod Linuxem. Editor obrazówki! Programu, który chciałbym wam pokazać. No właśnie nie pamiętam jego nazwy, to jest taki drobny problem. No tak, bardzo ciężko jest znaleźć coś, co się nie pamięta, jak się nazywa. Tak, tak, bardzo ciężko. Myślałem, że mam gdzieś to na. Byłem w grach, może ze sobą. Może w grach się schował, dokładnie. Nie, myślę, że gdzieś. A jak pan ma tak jak ty. Tak, mama, prawda? No więc powiem wam szczerze, nie pokażę wam teraz, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa. A to Wing? Nie, to słuchajcie, w każdym bądź razie program, którego szukałem, mam go gdzieś zainstalowanego, służy do tego, żeby poprawiać mapy właśnie OpenStreetMap. Ja w tamtym programie dorysowałem ten budynek. Dlaczego? Dlatego, że go nie było. Jak zacząłem przyglądać się OpenStreetMap i zacząłem sobie patrzeć, co tu jest, to jest szkoła, no tak. Ale tutaj nie ma małej szkoły przecież narysowanej. Bo jej nie było jeszcze dwa tygodnie temu.
Znaczy, fizycznie szkoła mała, oczywiście istnieje dużo, dłużej niż 2 tygodnie, ale tutaj na OpenStreetMap jej nie było. Więc najzwyklej w świecie dorysowałem. A teraz słuchajcie, ponieważ byliście super grzeczni, to mam dla was małą zabawę. Kto będzie chciał, to się pobawi. A jakie mam gry? Jakie mam gry? No właśnie chcę wam zaraz jedną pokazać. Nie jest gry! Nie mam Minecrafta. Minecraft. No słuchajcie, nie mam Minecrafta, ponieważ nie chce mi się go mieć. Dlatego, że istnieje wersja otwarta. Gdzie jest? Tu jest uruchomo, ja nie bardzo widzę co. Tam, tak? Tak. Słuchajcie, ponieważ istnieje wersja otwarta, wolnego i otwartego oprogramowania, nazywa się MineTest. Jest tak samo działająca jak Minecraft, ale jest za darmo. Każdy może ją mieć, każdy może ją rozbudowywać i każdy może jej używać. Jest w wersji pod Linux. Więc... Pan wyjdzie stąd. No ja nie wyjdę, bo tam kiedyś uruchomiłem, jak wlazłem gdzieś, to nawet nie wiem, gdzie to jest. Jest tak ciemno tam, że w ogóle nie wiem. W jakąś wszedłem dziurę. Ale rozwalił. Możecie nam escape nacisnąć na klawiaturze. Dzięki. Ale ja wam chcę pokazać tutaj. Słuchajcie. Dzieciaki. Kto jest chętny pierwszy? Dobra. Spokojnie. Posłuchajcie, po pierwsze, ta gra jest wolna i otwarta, więc dowolnie można jej żyć. Teraz uważam. Najpierw nauka tego urządzenia, ponieważ ono wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Ja już je obsługuję od kilku miesięcy, więc umiem. Słuchaj. Tutaj się patrzy, gdzie jest myszka, gdzie mam pisać. Tak, tylko teraz uważaj. Jeśli tym piórkiem dotkniesz tu, to będzie już rysowało. To będzie rysowało. Teraz słuchajcie, na czym polega gra? Gra polega na tym, żeby zwyczajowo czerwone upuścić na żółte. Spróbuj coś dorysować tak, o, żeby. Brawo. To teraz na... I teraz uwaga. Powoli nic nie rysuj. Słuchajcie. Kto zna angielski? Ja. Dobrze, co tu jest napisane? Narysuj blok. Bardzo dobrze. Teraz uwaga. Rysujemy bloczek po tych liniach. Bardzo dobrze. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Bloczek spada, ponieważ ta gra odzwierciedla nam zasadę fizyki. Więc jeśli coś narysujemy, to spadnie. No to teraz niestety trzeba spróbować jeszcze raz narysować, ponieważ on musi uderzyć w tą kulkę tak, żeby kulka ball rolls and hit star, czyli uderza gwiazdkę. Brawo! Teraz kolejny... Przepraszam, kolejna osoba. Ale to łatwe. Dziewczyna teraz, proszę, w niebieskim. Cia, dawaj. Kurczę! To jest bardzo łatwe. Wszystko jest łatwe. Dojdziemy do trzeciej planszy za chwilę. Zobaczycie, mnie się nigdy nie udało przejść czwartej. A jest ich około 15. Musisz narysować coś takiego tutaj. Żeby to uderzyło. Tak. Zauważ, że nie, jak przesuwasz się, to nie dotykasz. Nie dotykasz, tylko dotykasz. To jest całe ekranem tym, który widzisz. Więc żeby przyjechać tu, to tutaj musisz być mniej więcej gdzieś tutaj. Zobacz, spróbuj sobie, zobacz jak się porusza kursor, mimo że ty nie dotykasz, bo jak dotkniesz, to zaczniesz już rysować. Więc jak już dotkniesz, to wtedy spróbuj wyrysować, nie odrywając ręki. O, i puszczasz. Ciach. To spada, kręci się, brawo! Wow! Next! Dobra. Teraz kolega tam z tą smyczą, proszę bardzo. Ale uwaga, już nie ma tak prosto. O Boże, to nie jest łatwe, proszę pana. Słuchajcie, teraz zabawa zespołowa. Ty najpierw się naucz coś sobie porysuj, a wy wymyślcie, co tu zrobić takiego,
żeby czerwona kulka dotknęła żółtej gwiazdki. No już jest słuchajcie, ale odsuńcie mi się od laptopa. Chłopaki, dobra, żebyście nic tutaj nie przerobili. Dobra. Tak, uwaga. Robimy od początku. Proszę bardzo, słuchajcie. Musi dojść do gwiazdki. Kto ma pomysł? Ja mam. Ja. Dobra, dziewczyny słuchamy, dziewczyny są mądrzejsze zawsze. Słucham, dziewczyny pomysł. Co zrobić? No, czymś tam. Czymś tam, proszę spróbować. Czymś tam. Kolega. Takie rzeczy! Nauczyciele też mogą próbować, proszę bardzo. Ja muszę próbować. Ja mam pomysł i to bardzo dobry. Ty dobre, dobre. No, prawie, ale niestety zamknąłeś. Ja wiem, Poczekaj chwilę. No dobra, to co? Ja, uwaga, naciskam R. To wystartuje ponownie. Tak. Ja bym to od razu zrobił. No powiedz, powiedz mi pomysł. Okej. No powiedz, Słucham, czy co należy zrobić? Musisz zrobić tak, że musisz zrobić coś, co będzie szło na tą gwiazdkę. Musisz zrobić coś. Aleksandra, ty jesteś taki mądry, zrób to. Okej. Proszę. Coś, co będzie szło na tą gwiazdkę. Będzie miało dobry i będzie szło. Poczekajcie chwilkę, dobrze? Tylko. No, Steam. No właśnie tu się coś mi Steam właśnie. Zaraz tutaj. Steam. O, proszę bardzo. Ciao. Chyba nie. Myślę, że to nie. Ale to nie był dobry pomysł. Jesteś wielki, ale sam ale ja tak chcę. Właśnie chciałem, żeby to tam zleciało. No tak, ale... No to uwaga, poczekajcie chwileczkę, bo może to się włączyło tutaj, ale już go za... Nie ruszajcie myszką na chwilę. Ale prawie mi się udało. Ja. Bardzo prawie. Bardzo prawda! Mądre! Czekajcie! Albo koło. Uwaga, zaczynamy jeszcze raz. Dobra, zrób taki kwadrat, który będzie pchał tą. Chyba takie kółeczko, co będzie pchał. Kółko, o które. Mocą czytaj to zrób. No tak, no i tak. Dajcie jakiejś dziewczynie. Dziewczyny najczęściej mają nowe pomysły. Ja nie wiem. Mówiłeś, że takie proste. Ja nie wiem. Słuchajcie, wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste. A pan umie? Ja umiem akurat, bo to jest pierwszy poziom, jest prosty. Już go przeszedłem tyle razy, że go potrafię. Ale na dalszych jest już dużo gorzej. Dużo gorzej. Słuchajcie, nie wiem. Dobra, nie wiem, czy macie fizykę. No nie. Jeszcze nie. Macie przyrodę. To teraz pomyślmy, słuchajcie, poczekajcie. Wstrzymajcie się chwilę, tu jestem. Prawie, ale upadło. O, upadnie jest dobrze. Słuchajcie, naciśnijcie klawisz R na klawiaturze. I teraz poczekajcie chwileczkę. Zobaczcie, co my możemy zrobić? Zanim zaczniesz rysować. Przepchnąć gwiazdkę. Zanim zaczniesz rysować. Możemy przepchnąć gwiazdkę, możemy również przepchnąć kółko, tak? No teraz powiedzcie mi, zastanówcie się nad jedną taką drobną rzeczą. Rysować gwiazdkę. Nie. Słuchajcie, spokojnie, dajcie mi powiedzieć, dobrze? Zastanówcie się nad jedną rzeczą. Macie coś, co leży na ziemi, tak? I potrzebujecie, bo kółko leży na ziemi. No bo pchniemy tego. I potrzebujemy przepchnąć je w którym kierunku? No, prawo. Dobrze. Poczekaj, nie rysuj jeszcze. Pomysł jest niezły, tak? Ale teraz pomyślcie, co zrobić, żeby coś, co jest rzucone z góry, bo możemy rzucać tylko z góry, tak naprawdę poleciało w prawo. Słucham. Trzeba zrobić taką rampę. Rampę, dobrze rampę. Rampa w fizyce nazywa się równią pochyłą. Kiedyś jak będziecie starsi, to dojdziecie do tego zadania. Naciśnijcie klawisz R.
Dobra, i teraz poczekaj z rysowaniem. Ja już wiem, jak słuchajcie, to jak rampa wygląda? Rampa wygląda bardzo prosto, to jest po prostu taki kawałek czegoś, tak? Ale żeby to kawałek czegoś tutaj w tym naszym wirtualnym świecie sobie stał, musi być tak naprawdę trójkątem. Musi być wyrysowany w ten sposób, że tak i tak. Spróbuj coś takiego narysować. Tylko musisz zacząć. No okej, dobra. No już. Już. Starczy. A teraz zobacz. Spróbujemy narysować gdzieś tu nad tym kółko, nie tak spadło. Żeby spadając. Nie wiem, dobrze, zobaczymy co będzie dalej, czy kółko spada. Ale czemu coś to nie opada? A nie wiem, powinno opaść, właśnie więc chcę czekać. Nie robię. A może R trzeba nacisnąć? Kółko nie A to znaczy, że coś. A czy nie naciskasz przez przypadek tutaj tego przycisku? Trochę naciśnij. To naciśnijcie korzyść na klawiaturze. No to znaczy, że nam się tutaj gra weszła w jakiś tryb, którego ja nawet nie znam. Przepraszam. Nie ruszaj myszką. No nie ruszaj myszką, Justyna. Oj, kochani. Co ty tu robisz? No, nie ty masz jeszcze jakąś gąbkę? Nie, Anna, mam na pewno prezent dla tej. O fajnie! Ja chcę się prezent. Te takie sześcienne. Ja chcę prezent. No te są dla mnie. Dobra, i teraz... Pan sobie może przebijać. Ja sobie mogę przebijać. Tak! Ja też. Ale to ja. To ja. Morączki babcina. Piłą tarczową. Dobra, no, dobra, ten może być całkiem niezły. Tak, to zobacz, przesunęła się. Teraz jeśli narysujesz kolejne koło gdzieś tak właśnie w takim miejscu, to będzie odbijać tą czerwoną. Ale ile kółek chciałam wyrysować? Teraz stop, uwaga, słuchajcie, kolejna właściwość tej gry, o której jeszcze wcześniej nie mówiłem. Jeśli rysując kółko, wypełnimy je, to im będzie ciemniejsze, tym będzie cięższe w tej chwili. Można narysować koło wystarczająco wysoko i zapełnić je i wtedy ono będzie bardzo, bardzo cięższe. No to rób tak, Justyna. Tak jest. No teraz niestety już pozostaje nam tylko klawisz L. Ponieważ już wiem. Nie, ty nie. Już oni naciśnęli. Chodzi o to, żeby się wyczyściła plansza. To może daj na chwileczkę. Ja wam coś dorysuję. Pomogę wam. Chłopaki, mam prośbę, czy moglibyście półtorej kroku do drugiego? Ma pan mi spróbować? Dobra. Ale niech pan nie rysuje sam. Jeden i pół kroku. To teraz zobaczcie, ja to narysuję. Spójrzcie, zacznę stąd. Nacisnę. Zrobi się takie kółeczko obracające się i trzymając cały czas naciśnięty piórko, przejadę tu, a potem prosto w dół, może takie prosto nie jest, ale pojechałem do takiego momentu, że znowu zaczęło się rysować takie kółeczko. Widzicie? To ciemne kółeczko tam, które się obraca. Tak. I puszczam. I teraz zobaczcie, to stoi w miejscu. Co mogę teraz zrobić? Mogę teraz tutaj zrobić koło. Ale takie ciemne też. Ale ciemne. Dokładnie. I je całe tak zaciemnić ile się da. I puszczam. To jest gruszka, proszę pana. No dobra, i będzie gruszka, ale zobaczcie jak poleciała. Jakie to łatwe. Jakie łatwe? No to uwaga. Robimy again, tak? Kto chce spróbować? Ja. Ale trzy kroki do tyłu, proszę. Stojący stoi tu, proszę. A mój pani działa. Ja nic nie wiem, bo to ten pan jest. Ale przyjdzie nasze to tutaj. Zrób taką rączkę, takie coś. Dobrze, na górę. Ja się bez nadzieja, panowie. Ale się wejdzie przynajmniej. Przepraszam, jesteśmy bardzo blisko. Zrób takie coś tylko, że trochę inne. Niech to popchnie kule. To jest bardzo łatwe. Co to?
To jest łatwe. Ale ja się chcę robić. Mojego laptopa, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 bez zawieszenia. Ja. Bo nie mówcie mi, ja już wiem, że się nie da tak szybko przejść z pominięciem jednego poziomu, który był pomiędzy. Ale ja też wcisnąłem tylko N. Jak to N? No N nacisnę na klawiaturę i coś naciskałem. No to możecie próbować, to jest ten poziom, którego nawet ja nie przeszedłem. Ale ja już przejdę, prób pana. Słuchajcie. Słuchajcie, przepraszam. Mam... A, to tak pewnie ty. Ja nie mogę, to nie jest taki ważny. Helikopter! Teraz. Kopter heli. Co tam? Ej, zatrzymał go! Helikopter cały stoi w miejscu, cały czas. A dlaczego? Bo jest pomocą dla reszty. A, już wiem, tak, to już wiem, co zrobić. Chyba. Yeah. Trzeba czegoś to... Czego? A, to jest ostatni? Co, poziom? Nie, zapewniam was, że to nie jest ostatni poziom. O, już wiem. To jest jeden. To dzisiaj wyjątkowo się bawicie w tej pracowni. W tej pracowni nawet nie można w sapere pacjasa wstawiać. Świetnie. Ale jest... Świetnie robię. To było przepiękne. No, dziękuję. O, przepiękne. No.